Dzień dobry. To jest ten dzień. Opublikowane. Stan opublikowano. Tutaj opublikowano. Tak, więc dzisiaj zapraszam Was na podcast, czyli rozmowę tego oto modela pięknego, Marcina, cheerleadera polskiego triatlonu, tak? I mojego gościa Marcina Krasonia, tak, żartuję sobie. No, więc rozmawialiśmy sobie o dystansie długim, jak startować, jak nie startować, kiedy startować, a właściwie kiedy nie startować. No, jak sobie wejdziecie na ironfactory.pl, to jest takie piękne zdjęcie Marcina i nasza pogawędka. Polecam ironfactory.pl, jest taki skrót nawet, że jak sobie wejdziecie i klikniecie 067, to wam się też otworzy ten wpis. Polecam. A teraz z innej beczki, cześć, się zabrać za podcaścik. The podcast. Was ist das? Z powrotem mam w czym biegać. Podobno. Kolorowo. Naprawdę te buty fajnie wyglądają. Fajnie się trzymają nogi, znaczy przynajmniej w domu. I tak, że było śmiesznie, to chyba... No nie wiem, może dzisiaj w nich pójdę biegać, ale generalnie bardziej będę po dworze w tych terenowych biegał, szczególnie jak spadnie śnieg. Natomiast te sobie zostawię na siłkę, bo generalnie od grudnia chciałbym się przenieść na siłkę z bieganiem, szczególnie temp, rozbiegania ewentualnie ok, ale nie lubię zimna, więc zimo idź sobie już. A żeby było śmieszniej, dzisiaj u mnie remont. O ile tutaj biurka będą nowe, o tyle tak wygląda obecnie sypialnia. No, więc dzieje się taki dzisiaj dzionek, a jeszcze od my frienda przyszedł dzwonek dzisiaj. Dzwonek oczywiście kolorystycznie dopasowany do nowego trekunia. Porządek na moim biurku jest niesamowity. Jest coś tu. Trzeba wyciągnąć zawleczkę, jak w sprzęcie z Decathlonu. Au. A jak dłużej przytrzymam, to zmienia dźwięk. O. Ten jest spoko. Mniej przeraźliwy. Dobra, są trzy dźwięki. Ten jest najmniej przeraźliwy i najsympatyczniejszy. No, więc będzie montowane sobie dzisiaj. Mam nadzieję, że to wejdzie na tę kierownicę. Coś takiego. No, pewnie jest 20-30 zł od braci z dalekiej Azji. Wiadomix. 5 minut później porządeczek jest już o wiele lepszy. Więc tak, wracamy do roboty. Jak widać, jeszcze nagrywam, jest 13, jest jeszcze jaśniutko. W ogóle jest jakoś tak ładnie, choć rano był śnieg. No ale cóż, zima nadchodzi i będzie, czy się nam to podoba, czy nie. Dobra, koniec gadania, trzeba popracować. No dobra, po pracy, po live'ie. Jakoś to nie idzie dzisiaj tak, jakbym chciał. Poziom energii nie jest na odpowiednim poziomie. Jeszcze trochę drobnych rzeczy do załatwiania. Ale ciekaw jestem, bo ten vlog jest bardzo chętnie komentowany. Więc ciekaw jestem, jakie jest wasze podejście do
dystansu długiego. Ilu z was już ma dystans długi ze sobą, czy też dystans pełny, czyli temat naszego, znaczy mojego odcinka podcastu, znaczy mojego wywiadu z Marcinem Kresoniem. Ciekaw jestem, ilu tutaj ze słuchaczy kropki zrobiło to, czego ja jeszcze nie zrobiłem. I co ważniejsze, po ilu latach startów w triatlonie lub biegania, proszę nie ściemniać, jeśli to jest wasz pierwszy rok startów, natomiast przez 10 lat biegaliście, a za dzieciaka pływaliście, a na rowerze przy okazji też jeździliście, to ten czas też się liczy. Natomiast z waszej perspektywy, po jakim czasie, po ilu latach treningu, czy przygotowywania się, czy startowania w triatlonie, wystartowaliście na tym dystansie Ironman, pełnym Ironman. Ciekawe, czy robiliście to za wcześnie, czy za późno waszym zdaniem. Jaki wynik mieliście, czy byliście z tego wyniku zadowoleni. Dajcie znaka. Ja, tak jak wiecie, jak nie wiecie, planowałem sobie już od 2 lat, gdzieś tak przesuwam ten start na pełnym. I bardzo mi się podoba to przesuwanie, ponieważ jakoś, nie wiem, nie chce mi się chyba aż tak bardzo cierpieć. Jakoś te długie dystanse jakoś średnio do mnie trafiają, przemawiają. Więc tak sobie zwlekam. Tak sobie zwlekam i tak mi z tym dobrze. Nie wiem, na połówce fajnie się można pościgać, fajnie się można pobawić. A ten pełny, takie cierpienie na maksa, zupełnie bez sensu. Prawda? Styluwa. Wow, co za but. Naprawdę mega sprawa. Ta opcja z tym zapięciem, super, bo nic wreszcie, tak jak tam w 1080 Kiewi, dawno temu pisałem, że o to miejsce tutaj na przykład strasznie mnie, takie plastikowe tam było, strasznie mnie bolało wręcz w stopie. Tutaj cała taśma jest, nie umiem tego pokazać, ale ta cała taśma jest elastyczna. To też jest elastyczne. Mega się po prostu dopasowują do stopy. Naprawdę zarąbiście się biegało. Wygląd oczywiście też niczego sobie. A, tylko od razu jakby też nie było takiego jak w butach dla grubasów. Takiego momentu, że jest za miękko albo coś, więc od razu było super czucie podłoża i podejrzewam, że po prostu jest to spowodowane tym, że but jest wycieniowany mocno, bo jest leciutki i tak dalej, przez co nie powinienem tak naprawdę w nim biegać, bo jest dla lekkich zawodników, czy w ogóle jest to but treningowo-startowy. No, ale niestety na wspaniałej stronie New Balance nie ma żadnej informacji teraz, który but jest dlaczego, dla kogo, a numeracja już nie ma 780 czy 1080 czy coś, żeby było wiadomo, który but jest dla jakiej wagi, tylko są jakieś Sonic, Sronic i nie wiadomo, jaki but kupować, tak? Także to jest mega słabe. Ta siateczka jest też tak elastyczna, tak leciutka, a ja lubię czasami, jak biegam, to na przykład zrobić coś takiego, że jak nogę przenoszę, to zahaczyć, więc no chciałbym się mylić, ale podejrzewam, że ten but jest tak leciutki i tak elastyczny, że po prostu po miesiącu będzie porwany. Natomiast no, pierwsze użycie, pierwszy bieg, no poza tym, że było super czucie asfaltu, takie przyjemne, tak, ale no, to myślę, że przez to, że jest mało pianki wsadzonej, to cudo. Cudownie się biegało, natomiast polecam, jeśli ktoś szuka nowego buta, to ja tak za miesiąc, dwa werdykt bym wydał, czy nadal mi się w tym biega dobrze. Natomiast o tym dzisiejszym bieganiu to naprawdę wow. Mega, mega fajnie. Mega fajne dopasowanie, mega fajne czucie, mega sympatyczny bieg w ogóle. No i ten wygląd. Tak, ale no, już się boję, co to będzie dalej. Może się uda bez
bez tragedii w nich biegać, bo biegam, no nie wiem, 4 razy w tygodniu, 10-15 kilometrów. 4, no nie, no to 50 kilometrów w tygodniu chyba max robię, więc nie za dużo, więc może nawet w takich butach, mimo mojej wagi, da się to wszystko ogarnąć. A w ogóle but się nazywa tam, nie wiem jak, New Balance, Sonic Core, coś tam, Fuel Core, nie wiem jak to się nazywa, ale z tym zapięciem takim jest tylko chyba jeden model, w dwóch kolorach, bo jest taki seledynowy i niebieski chyba, no, ale mega sprawa. Znaczy mega sprawa, no zaskoczony byłem, jak przyjemnie się dzisiaj latało. Ale żeby nie było tak złociście o tym bieganiu, to takim vlogiem Paweł napisał, że nie mogę się doczekać vloga, w którym powiesz, że w końcu trening się udał i jest lepiej. Na takie treningi to trzeba poczekać przecież do wiosny, lata, no bez przesady, zimą. Zimą jest lipa, dobra. Dobranoc wszystkim, cześć. I'm sorry.